Że kobiety na tych samych stanowiskach wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. Nie wiem, czy wiesz, ale studia wyższe kończy więcej kobiet niż mężczyzn. A potem, kiedy spojrzysz na zarządy spółek, to kobiety są w absolutnej mniejszości. To też chcemy zmienić poprzez Parlament Europejski. Tylko widzisz, jedno to jest regulacja, która idzie z góry, a drugie to jest to, żeby pomóc tym kobietom wzrastać. Bo podczas tworzenia tej, kiedy tworzę tę organizację, spotykam się z przedstawicielami dużych korporacji, którzy mówią: Mamy już na przykład narzucone reguły z zaoceanu o tym, że musimy mieć w zarządzie 50 na 50. Czyli tu nie ma takiego myślenia. I my nie mamy skąd wziąć tych kobiet, bo myśmy je w firmie zatrzymali na poziomie Rozumiem. działu kadr, działu płac. I teraz nie mamy takich kobiet, którym tylko lekko pomożemy i one już będą w tym zarządzie. Tylko